Rozkłady jazdy, które wchodzą w życie od 1 maja, wprowadzają takty w segmencie komunikacji autobusowej. Autobusy wszystkich linii będą kursować ze wspólną częstotliwością modułową. Z badań wielkości popytu wynika, że aż 90% gorzowian korzysta tylko z 13 linii autobusowych i tramwajowych. A więc skoordynowanie rozkładów jazdy właśnie w segmencie tych linii spowoduje, że te 90% mieszkańców odniesie największe korzyści. Poza tym w czasie konsultacji zgłoszono 426 uwag, postulatów lub wniosków. Udało się zrealizować wszystkie te, które nie wymagały mega nakładów na funkcjonowanie komunikacji ani inwestycji, aż 179 wniosków, 143 w całości bezdyskusyjnie i 36 częściowo. To przede wszystkim spowoduje odczuwalną poprawę komunikacji dla mieszkańców, zapobiegnie też takiemu odjeżdżaniu autobusów grupami, na co zwracali uwagę mieszkańcy, ale też w związku z tym, że poddaliśmy konsultacjom te rozwiązania i przez ostatnie tygodnie mieszkańcy mogli zgłaszać swoje postulaty, i tutaj w dużej części zostały one uwzględnione, nawet zwiększając ten plan wozokilometrów na przyszłe i kolejne lata. Udało się jeszcze wprowadzić takie nowe rozwiązania, które do tej pory nie funkcjonowały. Udało nam się skomunikować miejsca, które dotychczas nie miały takiej możliwości, nie były skomunikowane. Mam na myśli Centrum Sportowo-Rehabilitacyjne Słowianka, czy też poprowadzenie komunikacji przez ulicę Wyszyńskiego. Osiągnięcie kompromisu pomiędzy możliwościami finansowymi miasta, tak, a oczekiwaniami pasażerów jest zawsze trudne. Na jednej stronie mamy oczekiwania mieszkańców miasta, gdzie komunikacja lepiej by było, żeby była tania, albo najlepiej, żeby nie była w ogóle konieczne kasowanie biletów z jednej strony, z drugiej strony nowy, nowoczesny tabor, połączenia bezpośrednie, tak, a po drugiej stronie mamy możliwości finansowe miasta, które przecież są skończone. No i teraz chodzi o to, żeby to równoważyć. Żeby równoważyć takie sytuacje, że dzwoni ktoś i mówi, że nie może dojechać na godzinę 17 gdzieś tam, ale my nie jesteśmy transportem indywidualnym. Może to źle wybrzmi, ale takie są fakty. Jesteśmy transportem zbiorowym. Mamy uwagi co do siatki połączeń autobusowych ze względu na to, że bardzo dużo ich jedzie na osiedle Staszica, natomiast osiedle Słoneczne, osiedle Górczyn są to osiedla, które są zdecydowanie gorzej skomunikowane niż powinny być ze względu na strukturę społeczną. Tak? Dla nas jest bardzo istotne, żeby dzieci mogły dojechać do szkoły komunikacją, żeby uniknąć wożenia. Także zwracaliśmy uwagę na połączenie komunikacji miejskiej z komunikacją miejskiego obszaru funkcjonalnego, czyli tego tak zwanego Ważanka, tak? Kłodawa, Bogdaniec i tak dalej. Rozwijają się nowe osiedla. Nowe osiedla powstają, więc trzeba zagwarantować mieszkańcom możliwość dostępu z ich nowych miejsc zamieszkania, chociażby do centrum miasta, do zakładów pracy, do przedszkoli, do szkół. Ale ważne jest to, no tak naprawdę istotą sprawy jest kwestia chociażby wyprowadzania ruchu samochodowego z centrum miasta. A żeby to zrobić znowu, trzeba zaoferować coś więcej w zakresie komunikacji publicznej, po to, żeby mieszkańcy nie mieli tego dylematu. Łatwiej dostanę się samochodem niż na przykład tramwajem czy też autobusem. Ta siatka połączeń w Gorzowie jest archaiczna. Ona naprawdę była tylko modyfikowana lekko przez te ostatnie 20-30 lat. A tak na dobrą sprawę wyrosły nam nowe osiedla, które mają bardzo dużo mieszkańców, nowe miejsca pracy, do których dojeżdża sporo ludzi. Dlatego to była konieczność po prostu, żeby miasto funkcjonowało normalnie. To można nawet powiedzieć, że trochę późno jak na potrzeby miasta, ale lepiej późno niż nigdy.